zaczniemy sesję od sprawdzenia obecności. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę, sprawdzamy obecność. Bardzo proszę. Jeszcze minuta na sprawdzenie obecności. Problem techniczny u pana Węgrzyna. Minuta minęła, zamykamy listę, proszę wydruk. Nieobecna pani Kwiatkowska, nieobecny pan Pawlanek, usprawiedliwiony. Nieobecny pan Stanisław Ziemia, obecna pani Kwiatkowska. Obecny, ale... Proszę państwa, rozpoczynamy. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Rozpoczynamy. Otwieram 60. Bardzo proszę o spokój. I bardzo proszę państwa radnych o spokój. Pana radnego Sobika też. Dziękuję. Tak jest. Otwieram 64. zwyczajną sesję Rady Miasta. Serdecznie witam panie i panów radnych. Stwierdzam uchwały uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam prezydenta miasta Krakowa, zastępcę oraz pana skarbnika i sekretarza oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Najpierw będą sprawy informacyjne ogólne, potem informacyjne szczegółowe, a potem ustalenie trybu prac dzisiejszej sesji. Wracam najpierw sprawy ogólne. W tym roku będziemy obchodzili 150. rocznicę powstania styczniowego. Bardzo proszę państwa radnych troszkę spokój, bo potem będziemy mieli problem z przypomnieniem. Komitet organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Muzeum Domu Kultury, Instytutu Pamięci Narodowej, przygotowało obszerny program obchodów, w ramach którego znalazło się m.in. stworzenie modułu powstania styczniowego portalu magicznych Kraków, konkurs multimedialny dla szkół, wystawy Muzeum Narodowe, wykłady Muzeum Historyczne, Miejska Gra Historyczna oraz renowacja kwater powstańczych na cmentarzu rakowickim realizowana przez dzielnicę pierwszą oraz drugą. Obchody potrwają do czerwca 2013 roku. Główne uroczystości odbędą się w rocznicę powstania styczniowego 23 stycznia. O godzinie 10 w wieży ratuszowej odbędzie się spotkanie dzieci i młodzieży z MDK, w trakcie którego radca na podróży miasta Krakowa w kilku słowach przybliży im ideę powstania styczniowego. O godzinie 10.30 dzieci oraz opiekunę wiedzą bezpłatnie oddział Muzeum Narodowego Cukiernika. O 12.00 na cmentarzu rakowickim zaplanowane zostało składanie kwiatów.
O 17 odbędzie się msza święta w Rezydencji Powstańców Uczciowych w Kościele Mariacka. O 19 w Filharmonii Krakowskiej odbędzie się koncert po ojców grup Wagnerów Polsce organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Czasy Lat. Bezpłatne wieczórki dla mieszkańców Krakowa. Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w tych uroczystościach i oddania punktu Instytutu Powstania Styczniowego. Przypomnę, że jest to realizacja naszej uchwały kierunkowej. W tej sprawie podjęliśmy stosowną uchwałę. Proszę Państwa, 13 stycznia odbędzie się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i też serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tych akcjach. Zgodnie z kilkuletną tradycją przekazałem dar w postaci zaproszenia na uroczystą sesję Radnych Stowarzyszenia Krakowskiego Miasta zwołaną z okazji nadania tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa panu Władysławowi Bartoszewskiemu. I właśnie w tej sprawie informuję Państwa, że uroczysta sesja Rady Miasta dla wręczenia aktu nadania honorowego obywatelstwa panu profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu będzie się w środę 6 lutego po godzinie 12 w sali obrad Rady Miasta przy Placu Wszystkich Świętych 304. To tyle, jeśli chodzi o sprawy ogólne. Teraz sprawy szczegółowe. Informuję Państwa radnych, że stanowiam protokół 62 sesji. To jest posiedzenie z 5 grudnia. Jest odrządu Kancelarii Rady. Czy do protokołu 61 sesji, to jest 21 listopada, co uwaga, jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zabierają głos na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia pisemnych przez interpelacji. Informacje międzysesyjne. Szanowni Państwo, informuję, że do przewodniczącego płynęły pisma. Wojewody Małopolskiego, zadeklarującego wszczęcie postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta 21 listopada w sprawie ustalenia cen za uchwał za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów kółkowych oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskich realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji przewozu transportu. Informacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Sprawy Nadzoru dotyczącego postępowania nadzorczego Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ceny uchwał za usługi przewozowe. To jest wcześniejsze jakby wystąpienie. Regionalne Zdrowie Planowe informuje uchwałę numer stosowny stwierdzający nieważne części dotyczącej zapisów. Informuję, że uchwała z 19 grudnia stwierdza, że podjęcie uchwały znaczenia dla z Kancelarii Sejmu dotyczy rezolucji nr 42 Rady Miasta z 21 listopada w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych w zakresie zmiany postanowień stosownych artykuł zasad ustalenia skutku opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w trybie płatnego parkowania. Od ministra pracy i polityki społecznej dotyczy rezolucji nr 43 Rady Miasta z dnia 21 listopada w sprawie zmiany dotychczas obowiązującej dotacji celowej na proponowaną produkcję przedmiotów oraz informacja prezydenta dotycząca rezolucji Rady Miasta z 5 grudnia skierowanej do ministra spraw zagranicznych rządu RP oraz rządu Republiki Małopolskiej. Informacja dotycząca spraw. Od ostatniej sesji czy od informacji na 63 sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia wpłynęła jedna skarga. Skarga ta będzie przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zadecyduje w sposób dalszego procedowania. Proszę Państwa, porządek obrad został ustalony przez przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Pan prezydent w trybie prezydenckim wprowadził kilkanaście wyroków uchwał. To Państwu zostało przekazane w stosownych zawiadomieniach. Zapytuję, czy prezydent, grupa radnych lub komisja chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa. Widzę, że jest tutaj wniosek w sprawie rezolucji. Czy w imieniu pana prezydenta nie ma nic? W imieniu komisji nie ma nic. W imieniu grupy radnych. Rozumiem, że pani Maliszewska sprawę rezolucji. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent,
Wysoka Rado. Chciałabym prosić o przyjęcie rezolucji, która... Najpierw prowadzenie do porządku. Prowadzenie do porządku rezolucji, która będzie dotyczyć utrzymania tak zwanych okien życia prowadzonych przez Caritas Polska współcześnie. Druk numer? 1119 obrad. Dziękuję. Proszę Państwa, głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radny, może jeszcze inaczej. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Przypomnę, dotyczy rezolucji w sprawie ochrony. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę wynik. Głosowanie 35 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten system do porządku. Szanowni, teraz odbędą się interpelacje i wnioski radnych. Natomiast też na prośbę wielu chciałem ustalić pewien tryb pracy w dniu dzisiejszym, ponieważ mamy cały ciąg uchwał dotyczących edukacji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to zaproponuję takie rozwiązanie, abyśmy teraz szli po kolei, czyli interpelacje, odpowiedzi, potem sprawy dotyczące bieżących punktów obrad. Natomiast sprawy dotyczące edukacji zaczęli po przerwie nie wcześniej niż o godzinie 15. Mówię to, ponieważ część osób, które przyszła, no, były serdecznie Państwa witamy, natomiast ten punkt, który, w sprawie którego Wy przyszliście, będzie właśnie po godzinie 15 rozpatrywany. I to też informuję, no bo w ten sposób można sobie też jakoś dzień zorganizować. Jeżeli nie będzie w tej sprawie żadnych głosów sprzeciwu, to taki ustalimy tryb pracy. Jeżeli wcześniej skończymy obradowanie sesji innych punktów, to zrobimy przerwę tak, żeby te godzina 15, nie wcześniej niż 15, bo może się okazać, że inne punkty nas tutaj jakoś zaprzedną. Proszę Państwa, w takim razie w ten sposób będziemy szli. Interpelacje i wnioski radnych, bardzo proszę o zgłaszanie się elektroniczne. To może widzę Panią Patenę. Zdjęliśmy interpelację, ale słyszeliśmy przed chwilą i czytaliśmy w dokumentach dotyczących obchodu rocznicy powstania styczniowego, że będzie wywieszona flaga na ratuszu. Interwencję na dyżurze miałam od mieszkańców Krakowa, że ta flaga wisi krzywo. A zatem proszę Pana Prezydenta, aby na dolnym balkoniku wysunął taki specjalny pręt, który pozwoli, ponieważ balkony nie są pionowo pod sobą, który pozwoli, aby flaga powieszona na górnym balkonie równo, pionowo wisiała do pręta wysuniętego na balkonie pełnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę listę. Pani Marczewska, Pani Jantów, Pani Garski. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rada. Zwracam się do Pana Prezydenta z pozoru tylko w błahej sprawie. Otóż sprawa dotyczy bałaganu, który stworzył się na początku 2013 roku z niedotrzymaniem, że tak powiem, terminu uruchomienia sprzedaży nowych biletów MPK i dopłat do biletów zakupionych w poprzednim roku. Nie będę tego dłużej omawiać, natomiast napisałam to na piśmie i złożę do protokołu. Tłumaczenie Pana Rzecznika MPK, że można sobie wykupić dopłatę i bilet w automacie w pojeździe, jest co najmniej, no powiem tylko niepewne. Bo starsi ludzie dlatego kupują w punktach sprzedaży, że tego diabelskiego urządzenia nie potrafią i nie chcą obsługiwać. Mają z tym kłopot. I jeśli ktoś kupił większą ilość biletów, to powinien mieć możliwość wykupić do tego zarówno dopłatę, a także starsi ludzie powinni mieć możliwość kupienia biletów w punktach sprzedaży. Jest to tylko z pozoru błaha sprawa, ale bałagan z tym był ogromny.
a odebrałam mnóstwo telefonów w tej sprawie, dlatego pozwalam sobie pana prezydenta prosić o zdyscyplinowanie NPK. Dziękuję pani Jadros, potem pan Jadros. I to by było na tyle. Będzie zdępny. Ja mam interpelację, która tutaj jest określona związana. W porządku po raz pierwszy w urzędzie zastosowano automat, który jest bankomatem, który bezpośrednio można wykonywać opłat za nieruchomość, za rejestrację samochodu i tak dalej. Jest to jedna z pierwszych takich inicjatyw. Jest to stało tutaj ważne, że w jakiś sposób ogranicza udział ludzi w kolejkach, które jest dość dużym obciążeniem. Sama mojego doświadczyłam tego właśnie na początku bieżącego roku. W związku z tym polecam szanownemu panu prezydentowi, aby się zainteresował tego możliwością. Jest to innowacja, tworzenie i zaznaczenie między więcej ludzi, jak można korzystać. Bardzo dziękuję i polecam z władzę. Dziękuję panu Jacku. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, pierwsza sprawa dotycząca problemów komunikacyjnych, ale bezpieczeństwa dzieci w rejonie ulicy Zbogowie Mikowskiego. W związku z tym, że posłał pan w kolejny rok na terenie bezpośrednio przybywającej do ulicy szpitala, który był problemem stosowania, ale przede wszystkim problemem dotyczy dzieci. Brakuje do mnie. Szczegółowo opisano pewną sprawę, sytuacje finansowe jest dość wysokie i w odpowiedzi, którą uzyskałem,
reżyserii i logistyki. Dość bliźnie zarysowany i wyniósł 100 tysięcy. Jestem bardzo zaskoczony, że tak duże są koszty scenariusza i reżyserii imprezy trwającej kilka godzin jednego wieczoru. 100 tysięcy, 90 tysięcy dokładnie jest na tej pozycji. 100 tysięcy to jest garża dla osoby przygotowującej scenariusz i reżyserującej ogromny festiwal grudniowy. I to jest ten przedział. Dlatego bardzo proszę jeszcze raz o uzupełnienie odpowiedzi na tą interpelację, o sprawozdanie porealizacyjne z kosztów organizacji Sylwestra. Chciałbym wiedzieć, kto reżyserował, kto przygotował scenariusz, z kim została zawarta umowa i na jaką kwotę, bo jeżeli przygotowywał to miejski teatr, to wydaje mi się, że można to było złożyć za zupełnie mniejsze pieniądze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeszcze sprawa. Odpowiedzi nie widzę, pan sekretarz w tej sprawie. Interpelacji pana przewodniczącego księgniczego na rzecz oczywiście uzupełniona, natomiast proszę się wypowiadać, ale jak rozmawiam z panem Bielackim powiedział, powiedziałem wyraźnie, że termin udzielenia odpowiedzi upływa 9 stycznia. Ten dzień trwa, pan nie musi się jeszcze wskazać, że może pan odsuwa w dniu dzisiejszym albo odpowiedź albo informację o przedłużeniu tego terminu. Dzisiaj jeszcze ten termin nie upłynął. Dziękuję bardzo.